Siemaneczko, witam. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Z góry mówię sorry, że przez prawie 3 tygodnie nie było filmów, ale miałem dużo na głowie spraw związanych ze szkołą i no i niestety nie miałem czasu za bardzo nagrywać. Tu sprawdzian goni kartkówkę, kartkówka goni sprawdzian, no i no, nie będę się rozgadywał, ale naprawdę jest wciul do roboty. I dlatego nagrywam tak, bo znalazłem troszeczkę czasu, żeby coś nagrać. No i od PlayStation sobie na chwileczkę, nie na chwileczkę, na dłuższy okres odpocząłem. I postanowiłem, że żeby nie było tak, że mój kanał umarł, to nagram coś takiego. No, nie za ciekawa jest ta gra. No, nie chodzi o to, że według mnie to po prostu jest jedna z takich gier dzieciństwa, z którą zawsze miałem problemy, ponieważ nie ogarniałem, o co w niej chodzi. Do tej pory nie wiem, o co w niej chodzi, więc dlatego sobie to dzisiaj przejdę. Po ponad 10 latach przejdę grę, którą. No, którą. Jak tylko znalazłem, to po prostu się tylko łezka wokół zaczęła kręcić. Jeszcze jest jedna rzecz, która mnie dziwi, to ta, że pomimo tego, że przez te 2 tygodnie, 2,5 tygodnia nic nie nagrywałem, a przybyło was ponad 5. Przybyło 5 osób, czy 6. I pomimo tego, że nic nie nagrywałem, jakby mój kanał w cudzysłowie umarł. I za to wam bardzo dziękuję. I na te 650 subskrypcji rozpoczynamy serię Flash Games z dzieciństwa. Czy jakoś, no, Flash Games z dzieciństwa, nie? Czyli że takie gierki, które się napierdzielało na przeglądarce. Będą różne typy gier, ale możecie napisać w komentarzu, jaką wy grę byście chcieli zobaczyć. Albo na przykład ja jakąś grę wstawię. Nie wiem, czy tu o Tom i Jerry, czy Scooby-Doo, czy Garfield, czy jakieś inne gry, czy na przykład Shark, ten, Boże, Lava Boy and Water Girl, to są takie gierki, które, no, takie proste, ale naprawdę nostalgia ciągnie, więc dobra. Dzisiaj sobie zagramy w Trapomatic Toma, czyli Trapomatic, nie wiem co to znaczy, ale gramy ogółem dwa poziomy, jest kuchnia i salon, więc najpierw sobie weźmiemy kuchnię. Ogółem chodzi o to, że, no co widzicie, tutaj jest pokazane, że Tom cały czas goni Jerry'ego, ale w końcu wpadł na pomysł, żeby się z tym nie pierdzielić, zbuduje pułapkę złożoną z kilku różnych przedmiotów znalezionych w domu i dzięki temu złapie Jerry'ego i go wtrążoli. Więc dobra, instrukcja wiem jak działa, tylko nie wiem jak, moment, test trap to jest jakbym chciał przetestować tą całą pułapkę, tu jest zmienić pokój, a tu jest biblioteka, aha, dobra, czyli mamy użyć tych pułapek w taki sposób, żeby doszły tutaj, dokładnie do tego, i nie możemy obudzić przy tym Spike'a. Więc dobra, tutaj mamy takie coś się, to lokomotywka, nawet jest tutaj launcher z jakiejś. To nie, co to jest, chyba żółw chyba? To jest jakiś statek i suszaka. Co to jest? To nie wiem, co to jest, to jest chyba jakieś kowadło, czy coś. Nie ma, to jest helikopter, toster. To jest piła chyba, piła mechaniczna, Boże. No piła jest normalna, to nie wiem co to jest i to też nie wiem co to jest, ale dobra, wypróbujmy sobie na przykład to. Uuu, a to ma określony ten obszar działania. Czyli, że podejrzewam, że jeżeli za blisko się tego ustawi kolejną rzecz, to pewnie to nie wypali. Dobra, teraz spróbujemy to pyknąć, ale to mi nie wchodzi w ten. O, dobrze. O jeden. Teraz spróbujemy to coś. To jest chyba odkurzacz. Dobra, spróbujemy teraz kowadło. Kurczę. Tyle starczy. Ojoj, nie, tutaj. Teraz tutaj trzeba walnąć. Tu. Cutters. Może spróbujemy to. Ale ja nie wiem, gdzie to wyląduje. Nie, to ja nie chcę tego. Dobra, launcher spróbujemy. Nie, to już było. Spróbujemy użyć wszystkich pułapek, ale bez powtarzania się. Ale jeżeli to nie wyjdzie, no to będziemy musieli tam jakąś powtórzyć. No i tu już jest problem. Czy mógłbym tutaj poprowadzić się? Spróbujemy. Teraz może spróbujemy żółwia. Oj, za daleko. Tutaj, tu się żółwia pyk. Nie żółwia, coś innego. Coś, co ma jeden. Może. To spróbujemy, nie wiem co to jest, ale. To o, kula, świetnie. Teraz lokomotywka, ile? O, lokomotywka ma spory zasięg, ale za daleki. To jaki ma? O, to też za daleki, chyba. Ta, też za daleki, kurcz. Dobra, a to jaki ma? O, to chyba powinno wystarczyć. O, świetnie, tylko żeby mi tutaj nie przycięło. Błagam, lokomotywo.
Kurde, no nie wejdzie, no kurde, blaszk. No nie wejdzie, kurde. Tu musimy coś pyknąć. No niestety, tu się musi coś powtórzyć. Albo coś, co ma na jeden, a wałek ile ma? O, świetnie, wałek akurat. Dobra, to gdzie ciągnie? Tutaj. Dobra, to coś, trzeba znaleźć coś, co na trzy wali. Tylko co tutaj? Zaraz, a możemy to spróbować? To wypróbuję. Nie, za mało. Spróbujmy, co to daje. Nie, za krótkie, też za krótkie. To weźmiemy. To nie wiem, co robi. To też chyba będzie za krótkie, chyba to. A nie, w sam raz. To czyli tak. No dobra, test trap. Zobaczymy, jak to całość przebiegnie. Czy tak tutaj podstawia pułapkę? Jerry wtrąża laser. Tam daje piu. Aha, dobra. Czy tutaj. Pierdut. Telefon dzwoni. To jest odkurzacz. Ja. Jaki mózg? XD. Dobra, czy to jest na takiej zasadzie? Dobra, start over. Jezu, od nowa wszystko. Ty mózgu. Dobra, jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz to tu. Ale dobrze było, dobrze, tylko schrzaniłem początek. Kurde, tam. Muzyczki nie słychać niestety, bo coś jest zlagowane, ale ciul. Dobra, teraz to. Jaki to ma zasięg? O, dobrze. A mógłbym poprowadzić tutaj. Jedziemy do końca. A to ile ma? Tu mogę tu postawić chyba? Nie, nie. Zobaczymy zaraz. O, dobry ma zasięg, dobry, dobry. Teraz to pyknąć tu, to pykno. Ty dobrze idzie, dobra, teraz trzeba walnąć kulę. Dobrą stronę. O, dobrze, teraz żółwia pierdzielnijmy. Albo nie, weźmiemy to, zobaczmy. Kurcze pieczone, no jest za długie. Dobra, no to weźmiemy tego żółwia już. Nie ma co. Żółw. Okej, teraz by wypadało pierdelnąć. To możemy spróbować. No kurde, no. Tu trzeba pomyśleć, kurczę, no bo nie. Hangers. No przejdziemy sobie tylko jeden poziom, bo to living room to jest to samo, tylko po prostu no. O, dobrze. Oj, 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 oj. Źle to przemyślałem. Oj, źle. Dobra, będziemy musieli powtórzyć co niektóre. Dobra, tu. Albo można to od tyłu robić. Kurde. O, teraz to tu, 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 tu. Hu. No dobra. Żółw. Tylko mam nadzieję, że przez to nie oberwie się przez spajka. A to jaki ma zasięg? Pfu, przez to mnie to ma, przepraszam. Się popierdzieliło mi. A to jaki ma zasięg? Ten ma spory. Ale tu to nie postawia, bo tu kurde. Przecież ten śpi. O, dobrze. Teraz trzeba znaleźć coś na trzy. Na dwa znaczy się. Będzie dobrze. Rollers to ma na ile? O. Jest! Dobrze. Dobra, ryzykujemy, jelo. Coś chyba zlamiłem. Coś zlamiłem, tylko jeszcze. A może? No, XD! XD! No, jak to? Edit the trap. No, co ja tu zrobię? No, przecież. Raz, dwa, trzy, dobra. Tu trzeba coś innego pindolnąć. Może to. Kurde, to jest na dwa. W sumie. Nie. Ale jak to? Ale jak to działa? No. Ja pierdzie. Nie, to toster odpada.
O nie, coś się ucięło. Gzdi. Mam to gdzieś. No, won. Dobra, przepraszam najmocniej, troszeczkę się ścięło, ale udało nam się przejść tą grę. Czyli tak jak jest Trapomatic. No, gra polega na złapaniu Jerego przy pomocy różnych przedmiotów z domu. I gra jest naprawdę fajna, no taka. No, na myślenie troszeczkę. No, taka duperelka, ale. No, nostalgię wywołuje. No dobra, wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek, taki no. Taki, tak według mnie mówiąc, na odwal się zrobiony tylko po to, żebyście nie myśleli, że mój kanał umarł. Zrobiony, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, no to fajnie, bo jakbyście łapeczkę zostawili. Jeżeli filmy będą się pojawiały coraz rzadziej, no bo wiadomo, że. Szkolne sprawy i, tak, i te sprawy, no i wiecie. No i jeszcze to, że robię miniaturki do tych filmów. Tak zgadza się, robię miniaturki. No i naprawdę fajnie się przy tym bawię. Oczywiście Gibbonowi tam trochę jeszcze pomagam przy miniaturkach, ale weźcie, zasubskrybujcie kanał Gibbona, bo naprawdę on też mu fajnie wychodzi to wszystko. On w ogóle ma lepszy komputer niż ja, więc no u niego też się dzieje trochę. CS jest, FNAF jest, FNAF World jest, Minecraft jest. Critical Ops był na początku. No u niego też się dzieje, więc wbijcie do niego tam, dajcie mu tam suba, skomentujcie, lajkacza, pierdzielnijcie i miło mu się zrobiło. Mnie jak się miło zrobi, fajnie by było, jakbyście go subskrybowali, bo on dopiero co zaczyna, ale naprawdę mu fajnie idzie, naprawdę polecam, bo podejrzewam, że jak nie wiem, będzie miał 100 subów, no to wtedy już będzie, oj, wciul już będzie, więc. Możecie mu również donate'a wysłać, on donate ma włączony. Ja oczywiście z donate'ami jeszcze się wstrzymam, donate'y włączę sobie na 1000 subów, bo nie chcę się zachłysnąć, że tak powiem w cudzysłowie. Więc no, się troszeczkę rozgadałem, ale dobra. Wielkie dzięki za oglądanie. Sorki, że bez kamerki nie powiedziałem tego na początku, ale no. Nie chcę, żebyście widzieli, jak ja wyglądam po prostu, bo lepiej, żeby tego nie było widać. Ale postaram się w na następnym odcinku kamerkę mieć. Jeżeli nie będzie, no to przepraszam najmocniej, ale. Wiecie. Dobra, więc sorki, rozgadałem się już wciul, więc wielkie dzięki za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Wbijcie do Gibbona, dajcie mu suba i no, czymcie się i do zobaczenia.